jednak przygotować się na nowe warunki klimatyczne na Ziemi. No i dobrze, proszę Państwa, już przygotujmy się. Tylko ja zawsze mam wrażenie, że ta dyskusja wygląda w podobny sposób. Ktoś konkretnie pyta, czy uważa Pani, że ten pomysł to jest dobry pomysł? I odpowiedź zawsze jest taka. Proszę Pana, kryzys jest tak poważny, sytuacja jest tak poważna, coś trzeba robić, wody się podnoszą, jeżeli te wody zaleją wybrzeże, gdzie mieszkają pigmeje, pigmeje są dosyć niscy. Proszę Pana, to trochę mi to przypomina taka sytuacja, że rodzina siedzi przy stole i babcia jest już w szpitalu, jest telefon ze szpitala i niestety wiadomości nie są dobre. Różne organy nie działają, babcia ma kilka chorób, wszyscy są załamani, zastanawiają się, co robić. W końcu ktoś wstaje, podchodzi do dziadka, który też siedzi przy tym stole i go... Trzyliście dziadkowi. Co ty robisz? On mówi, wiecie co, nie słyszeliście, jaka jest sytuacja z babcią? Ja przynajmniej coś w tej sprawie robię. Można też dziadka oblać na przykład zupą, to podobno bardzo pomaga babci, i można też przykleić się na przykład na super